wszystkim. Cześć wszystkim, zaczynamy niedzielę. Dzisiaj nie pójdę do kościoła znowu. Nie wiem, czy pojedziemy w ogóle na Wiśnie, ale wzywa nas tutaj sprawa wyższa. Jedziemy, już jesteśmy, parkujemy. O, już jest Wojtek. Idziemy pomagać naszej rodzince. Przygotowują tam niespodziankę. Jurka siostrzenica dla swojego taty. Jurek jest bardzo potrzebny. No i ja też będę miała okazję dzisiaj wyprzytulać, wyściskać małą Sofijkę. Na dzień ojca, który był tydzień temu, ale dopiero teraz szwagier dostaje prezent. Także ja będę dzisiaj niańczyła Sofii. Dawno już jej nie widzieliśmy, także na pewno urosła, zmieniła się, już się nie mogę doczekać. Znowu będę miała baby fever. Jurek będzie... Wiecie. Chodź, Emila. Tu jakieś wisienki też rosną, czy coś. Nie, nie wiśnie, ale jakieś jagody. Okej, bierz. Mhm. Zobaczymy, jak będzie piesek. Ja tutaj w ogóle się boję troszkę tej Majki. Chodź. To nic, chodź. Ona się wszystkiego boi. Dobra. Zaczynamy dzień. Może wiśnie też się uda. Jurek, klucze? Aha, przecież ja wzięłam. Okidoki. Duszno. Gorąco, duszno dzisiaj. Chodź. Dobra, zaczynamy. Co to za słodko nóżko. W Ameryce to psy mają dobrze, nawet swoje baseny mają. Nie? Dla psa. No dla psa, no właśnie. Chyba. Na pewno. A jakby ktoś chciał i tutaj ogląda, to u nas jest też polski festiwal. Kiedy to będzie? 30 czerwca. Let's do it, zdążymy na Wiśnie. Godzina jest 10:30, mamy do pierwszej godziny czas, także... 10:30. Tam, gdzie jeździliśmy na truskawki. Także zdążymy, mamy 10 na 11:30 zajedziemy. To będziemy mieć półtorej godziny na zrywanie, to super. Wiesz, też szkoda, że aparatu swojego nie wziąłem. Oczywiście wzięłam. Okulary zostały się na górze, bo ktoś nie wyciągnął. Nie chcę twoich. How can I help you? Take me to the Battleview Orchards in New Jersey. Would you like to go now? Yes, please. Jurek, masz baby fever? Trzymałeś Sofii? Trzymałem Sofii, tak. I nic? Nie. No fajna jest, fajnie się ją trzymało, miło tylko, że... Na facetów to chyba tak nie działa. No nie wiem, przynajmniej na mojego nie. Na Emilię też. Emilia w ogóle nie chce słyszeć o jakichś babies w domu. Kwia. Korek. I've been writing songs for TV shows. The money never... Sahara, jest tak gorąco, jest lekki wiatr, ale jest, nie ma wilgoci, nie, dzisiaj, ale jest tak gorąco, tak, i patrzcie na, w ogóle tutaj na trawę, jak jest przez, ojejku, jak ładnie tutaj wyglądają, będzie ich widać, kapelusze słomiane, trzeba było wziąć, zapomnieliśmy o tym, dziecko też, ja mam, ja ci muszę taki kupić farmę, jak pojedziemy do Amiszów, to ci kupię taki kapelusz, dobrze, bo masz tą czapkę swoją, 40-latka, przestań, 35-latka. Dobra, zobaczymy, co nam dadzą, czy nam dadzą pojemnik, czy wiaderko. Dajcie znać w komentarzach, czy Małgorzata ma rację i nie kryjcie się z tym. Ja nie mam takich uczuć jak większość, także nie obrażę się. Okay, Wezmę pod uwagę i najwyżej wyrzucę jak coś. Mamy tutaj, bierzemy jedno, dwa? Jedno chyba. Okej, okay, tutaj mamy wszystko napisane. Bierzemy, Jurek, dwa czy jedno? Juruś. Jedno czy dwa? Dwa. Dwa? No to bierz dwa. I tutaj mamy sad. Są heavy. Not heavy. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie. Patrz, tu są puste drzewa. Puste. Yep. Puste. Coś czuję, że jesteśmy na ostatnią chwilę. No nie, są. Są? Są. A no są! Okay. Są. Są. No to spróbujmy, jak są. Są na drzewie. Ja widzę jedną. Sure, you can. Tylko ma pestkę, więc uważaj, okej? Okay? Wiesz, co to jest pestka? W środku jest. A, czekaj, a no tak, tak. Niedobra. Matka. O, Jurek znalazł sobie przedłużenie ręki Emilię. No pewnie, dobrze mieć dziecko. Masz rację. Masz rację. Ups. Super robota. Zbieraj takie ładne. Czekaj, zrobimy to inaczej. Puść mnie. A ja tutaj poprawię. No i pięknie, nie trzeba się na drzewa spinać, nie trzeba drabiny. Super smart.
Ja już jestem gotowa do domu. No to jedziemy, ja już nazbierałam. Oh my God. Dziewczyny z ziemi zbierają. Ale zobacz, ty z ten, a zobacz ile ja nazbierałam sama. A ja wychodziłam na drzewo. Bardzo fajnie tu. Na jesień tutaj akurat przyjedziemy na jabłka. Zawsze tu jeździmy. Fajnie było sobie przypomnieć stare, dawne lata, jak byłem młodym siuśkiem i skakałam po drzewach. No, ale ja sobie za to przypomniałam, bo mam tutaj ten wioderko tak zawiązane. Jak maliny zrywałam w Polsce na polu z koszykiem przywiązanym. I ogólnie, no fajnie, teraz chciałabym znowu mieć jakąś taką swoją jakby farmę, ale z drugiej strony to ja zapomniałam chyba z jaką pracą to się wiąże, wiesz? No a coś ty myślała. Wiecie, to jest takie po prostu wyobrażenie, że fajnie by było, ale ogólnie to nie jest łatwe o wszystko zadbać, wyplewić i tak dalej. No nie, ale jaka satysfakcja. Jaka satysfakcja, tak, wiem, radość, ale... Radość, ile ci? Godzinę, półtorej tutaj byliśmy? No. A ile będziesz piła, to jest. Wiem, ale za tyle czasu to powinniśmy jeszcze, nie wiem, raz tyle jakbyśmy zbierać. Jakbyśmy spożywali alkohol, to byśmy wódkę z tego zrobili. Ty, wiśniówki, no tak. Przecież my nie pijemy. No wiem, właśnie tyle, że nie pijemy, ale wiśniówki byłyby z tego przepyszne, masz rację. Twoja mama, moja teściowa robi wiśnióweczki, nie? I ona robi dobre. Ona wszystko robi dobre. Ale wiecie, my w Polsce też mamy dom i tam właśnie wiśni, wszystkiego co nie miara, bo jest na wsi, jest rajsko-sielsko. I po co ja tutaj szukam? Marzy mi się tutaj, jak tam można wrócić, ale wieje, ale przyjemnie teraz. Okej, zawsze obstawiamy ile zapłacimy. Ile Jurek mówisz? Ja mówię, że 125. Serio? Tak. Dobra, to ja mówię 85. Zobaczymy, jak to będzie. A ty? Say 1 million. 76 or 76.96. Who's the winner? Ja jestem. 76, ile to było? 50 jakoś tak? Także 26. Jurek, odleciałeś swoją ceną 120. Ja normalnie tutaj, wiecie co, na polu to jest jak Sahara. Sahara, a my wody nie mamy. Na pustyni. Maybe someone had... Ciocia Basia. Jedziemy chyba do cioci Basi najpierw, co? Zawieziemy. Yes. Tak czy nie? Czy do domu? Ja nie wiem. Czy ci Basi trochę zawieziemy też, ale najpierw podskoczymy do domu, żeby to zostawić. Zobaczymy, ile mamy słoików. Tak, żeby to Emilka w samochodzie nie było ciepło. I... Ale naprawdę jest tutaj ze 40 stopni chyba na tym polu. Jak u Ani Kurpianki na pustyni w Katarze. Pozdrawiam Anię. Produkcja wre, robimy kompociki teraz. Dziecko straciliśmy, oddaliśmy do cioci Basi, do Jurka tak, siostry. Ciocia Basia sama zaproponowała, żeby przygarnąć dzieciaka, więc... No, także fajnie, nie? A więc ciocia, jeśli to oglądasz, dzięki ci bardzo, bo... Tak. Dużo... Pomogła. Pomogłaś. No i dziecko się nie nudzi. No i póki co tutaj to wygląda tak. Tutaj jest dwa słoiki już zrobione. Jeszcze będę oczywiście pasteryzowała. Tutaj jeden słoik robię z miętą, bo tutaj jedna z dziewczyn mi napisała, też Małgosia, że dodaje miętę, więc chciałam spróbować. I tylko no, na razie na jeden, bo nie wiem jak to będzie smakowało. Jak będzie pyszne, to na pewno będziemy sobie robić więcej tak w przyszłym roku. Także Małgosiu, dzięki za pomysł. Tak, no naprawdę fajnie. Próbujemy bardzo chętnie. Mi się to zaraz kojarzy ze smakiem Tymbark. Tymbark. Tak. Ale tam było jabłko mięta, ale na pewno też było jabłko wiśnia może. Ale tak z sokami Tymbark. No jabłko wiśnia to na pewno. Raczej nie jabłko, wiśnia mięta. Wiśnia mięta. No nie wiem, ale mamy tutaj słoiki i mamy, będziemy mieć 12 słoików na 100%, prawda? No to dobrze, czyli 12 litrów. Czyli 12 litrów, czyli super. One nie mają litr cały chyba, to jest... 944 ml. Aha, no to prawie, że... I mamy te amerykańskie oczywiście słoiki z tymi, wiecie, głupimi zakrętkami. Ale trudno, tutaj mam też kilka, zostawiłam swoje, co wam mówiłam, zbieram. Jak na przykład po śledziach, ale to wyparzyłam je sobie tutaj, woda jeszcze w nich jest, ale chyba ich nie będziemy używać. Chyba nam to wystarczy, co? Okay. Jeszcze tutaj do cioci daliśmy. Okej, dobra, koniec gadania, zabieramy się za robotę, później wam pokażę efekt końcowy. Jak skończymy, to jedziemy do Jurka siostry, na grilla, na basen. Tak, mamy zaproszenie. Mamy zaproszenie, mam motywację, muszę nogi uchylić. I wypróbuję moje stroje kąpielowe w końcu przed parkiem wodnym. Jurek mówił, że idzie do basenu. Tak, idę z Małą do basenu. Mała bardzo chętnie. Mhm. Niestety ja też muszę. Mi się już znudził basen. Jurek lubi takie rzeczy robić. No pewnie, że mhm.
On jest... Sprawia mi to radość. Mój tata zawsze też lubią. Nie wiem, czy nadal robią takie rzeczy, ale on zawsze po prostu słoiki to tego wszystko. Tego się nie robi na co dzień. Aha. To nie jest takie kanapka, że robi. I grzyby, mój tata. Ja w ogóle, to wiecie co? Jak już będę miała hektar swojego pola, no to... Będziesz miała 49 ar. To z domem mieli oczywiście okay, ale... oborę zburzymy. Ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć, ja bym chciała mieć więcej niż to. Chociaż tam jest naprawdę dużo miejsca, żeby na warzywa i na wszystko, no to jest prawie no pół hektara. Tak, a ten, od razu przypominam przy tym filmiku, że tak. Zadawajcie pytania, jakie tam macie do nas, bo w weekend będziemy robić, w sobotę prawdopodobnie, albo w piątek wypuścimy pytania i odpowiedzi od was. Tak, ale co ja chciałam powiedzieć, że ja będę właśnie tutaj, ktoś mi dzisiaj napisał, że siedzę na dupie, że mam ogródek i nic nie mam swoich warzyw. Gdyby tak było, to wiecie, to byłoby super, ja bym z wielką sobie chęcią sadziła i jak będę kiedyś miała już ten naprawdę ogródek, to będę miała wszystko, żebyście się nie zdziwili, ci to hejtują, będą nawet ziemniaki rosły. Tak, no ziemniaki to przede wszystkim. Tak. Nie w wiaderkach, tylko po prostu normalnie w ziemi, bo tutaj ludzie też sadzą w wiadereczkach, jak nie mają. No ale to już nie ma miejsca tutaj. Tak, ale no też działa ten sposób, jakbyście o tym nie wiedzieli, to można w wiaderkach sobie posadzić. Ale tak, ja będę miała i pory, i marchew, ogórków, będziemy robić ogórki i... Szczypiorek wszystko. Szczypiorek, bo Jurek lubi szczypiorek. No wszystko, po prostu, nie? A. Tak jak na wsi. Tak jak na wsi. Stoi tam Jurek, zrobimy sobie miniaturkę. Spróbuję. Co? Zrobimy sobie miniaturkę z Hani. Ja? No tak, z tobą, nie? Jurek! Już? Nie, no... Nie... Dodasz to? Jurek, ja chcę zrobić miniaturkę, a ten co? No proszę cię! Ale... Co? Co mam zrobić? Powiedz mi! Co chcesz zrobić? Nie wiem, ja ci mówię, musimy tutaj jakiś dywan powiesić na ścianie, jeżeli chcesz do miniaturek i... Żeby tu było widać, że wiesz... Masz! Good? To się wytnie. Może. Hi! Włosy mam. Okej, wyciągnęłam. Jedziemy teraz już na tego grilla i na basen. Ja już jestem tutaj w stroju kąpielowym, także dzisiaj będzie Małgorzata, jakiej Małgorzaty nie było. Żartujesz, tak się nie pokaże. Ale wskoczę sobie do basenu. Lokówka? Nie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to że... No, już ciocia Basia już ciocia, już dzwonią po nas. Tęsknią. Już dziecko zabierajcie pewnie. Parkujemy. Ja już widzę Sofię, już jestem gotowa wybiec. Sofii, swoje dziecko. Dobra, let's go. Quickly. Klucze, dobra, niech się zostają. Biegniemy do Bejbuka. O nie. So cool. I pies nie tylko basen ma, ale inne zabawki też na lato. Sama płyń. Bye. I'm gonna flip you over. Dzisiaj jest mój lucky day, bo jest kaszanka. Ja taką miałam ochotę jeszcze wczoraj, nawet Jurkowi o tym mówiłam, nie? A tu dzisiaj będę wsuwała. I wanna be popular. I wanna go viral. Don't forget to tag my channel, please. Masz jakiś? Yeah, 40 subscribers. No. Skakuj! Jurek! You did a backflip! Zaraz ja też dołączę chyba. Mimo, że nie umiem, boję się, ale chce mi się. No pewno, że ciepła, tak. Nie? Ciepła czy zimna? Ciepła, 80 coś ma. Stupid. Obie ręce teraz. Dawaj, Gośka. Nie pójdź się. Puść mnie. Tak? Nie. Nie chcę. Chodź. Nie. Co za...
Ja tak mam całe życie. Emilia to się raz, dwa nauczy pływać tutaj, prawda? Ona szybko wszystko tak łapie teraz, Jurek ją i na przodem, i na plecach. Dzieci to jednak ja jestem za stara. Ja mówię, ja już mam swoje lata, jak ja się za dziecka nie nauczyłam, to i teraz się nie nauczę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja się boję, ale ona, dziarska dziewuszka moja. Patrzcie na to. Kto mi powie, czy to jest w Polsce dostępne Listerine i to są paski, które się bierze na język i one się rozpuszczają i są, przyklejają się do języka i są takie mega mocne. Są też cynamonowe. Fajne. Dajcie znać, czy są. Nie dla dzieci, ale będę miała świeży oddech. Nie, Maja, tobie by się przydało, co? Jaki masz oddech? Pokażę wam coś. Dostałam zaległą kartkę urodzinową. Nacisnę tutaj. I patrzcie na to. No, naciśnij się. Zepsuta? Zepsułam. No. Nie. Give me that. Dobra, kratuj. Fajne, co? Miau, 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 miau. Dobra, nie? Wracamy do domu. Fajnie było, posiedzieliśmy. Pewnie, że możesz mieć. Proszę bardzo. Dostaniesz? Fajnie było, przepraszam, w lusterku ci uderzyłam, pobawiliśmy się trochę w basenie i w ogóle pasuje teraz jeszcze dogotować moje wiśnie, bo zostały mi 4 słoiki chyba, czy 3 jeszcze do zrobienia i tyle. Koniec. Lęczu Jurek do pracy jutro nie będzie miał. Nie. Nie, kupię sobie jutro na mieście, bo już jest późno, już jest po 8, nic dzisiaj. No nie miałam czasu, żeby zrobić. Wybacz mi to. Tak. W końcu ja ci to zasugerowałam, żebyś już nic nie robiła, żeby szybciej pojechać. Tu się zatrzymuj, tutaj mandat dostałam. Ja jedyny w życiu mandat dostałam tutaj na stopie i to się jeszcze z policjantami wykłacałam wtedy, że ja się zatrzymałam. Uważali, że nie. I nadal uważam, że się zatrzymałam i ten mandat nie zatrzymałaś. Według ciebie. Według mnie. Według policji też, ale według mnie zatrzymałam się. W każdym razie od tamtej pory, to było już xx lat temu, zatrzymuję się tutaj zawsze. To jest jedyny stop. Ja też stop. Przez ciebie się zatrzymuję tutaj zawsze. Tak, to jest jedyny stop, na który po prostu zwracam tak bardzo uwagę tutaj. How are you, Margaret? Męczę ostatnie słoiki. Zobaczcie, tutaj jest jeden słoik z miętą. Ja nie wiem, czy wcześniej pokazałam, co nagrywałam, czy nie, ale tak to wygląda. I jako pierwszy otworzymy ten, Jurek, żeby wypróbować, jak smakuje, ale co wam... Ała, gorące! Easy, tak. Co wam powiem, to wam powiem, że jednak polskie słoiki, takie zwykłe, zatykane, to są polskie słoiki, serio. One nie mają porównania absolutnie, według mnie. Tak, bo kiedyś próbowaliśmy w przeszłości też i też nam wiele rzeczy nie wychodziło w tych słoikach, nie wiem, czy pamiętasz. W tych amerykańskich. Tak. Mhm. Raz chyba tylko nam wyszły dobre sałatki, pamiętasz, że robiliśmy kiedyś na jesień z papryki, coś było super. Ale tak poza tym to nie. Ale teraz mi się udało niby zatkać, bo jak teraz dotykam, to nic mi nie klika. Więc zobaczymy. Za 2-3 dni już powinno być w miarę takie dobre. To otworzymy pierwszy ten i damy znać tutaj wam, jak smakuje. No, no i powiedz tutaj, co robisz. Garnek mój jest wytłuczony, ale wypadek był. Co robię? No pasteryzuję, po prostu. To wygląda, jakby się stykały ze sobą, ale się ze sobą nie stykają. Mają tutaj przerwę pomiędzy, także jest tak, bezpiecznie, jest ściereczka. Przy okazji się dobrze odczyści, ale tak. I co jeszcze, Jurek, powiemy? Nie wiem, ja już jestem zmęczona. Słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, ja muszę się odezwać. Poczekaj. Masz, trzymaj, weź sobie to. Nie, trzymaj, bo ja chwilę chciałam coś pokazać. Zobaczcie, co ja dzisiaj będę oglądała już w nocy. Mam zamiar zacząć. Ale jutro, tym bardziej, bo jutro ja mam taki dzień, że jak mi ktoś napisał, że dzisiaj, że w ogóle ja nic nie robię, leżę, to jutro będę leżała i nic nie robiła. Jeżeli macie taką przyjemność, to też sobie zróbcie taki dzień. Ja taki robię, ponieważ od wtorek jest ostatni dzień w szkole i dzieciaki zaczynają wakacje, więc stwierdziłam, że w tym roku chcę poniedziałek mieć taki totalnie, wiecie, na luzie. Chcę odpocząć przed wakacjami, przed tym, jak będę non-stop z moim dzieciątkiem malutkim. Obejrzeć serial Bridgerton, jak to się nazywa? Bridgerton. Znacie? Ja nie wiedziałam, że jest trzeci sezon. Dwa, kiedyś pochłonęłam to o tako. Jest na to szał po prostu. Na ten, na serial. Nie wiem, czy oglądacie, czy nie.
czy widzieliście, ale mówię wam, że jest naprawdę super. Pierwsze dwie części były świetne. Nie wiem, czy pamiętacie, też ja się wkręciłam kiedyś trochę w ten Yellowstone. Zaczęłam go oglądać. Mi jakoś on tak do gustu za bardzo tak nie przypadł, tak średnio, bardziej ten Bridgertonowie. I jeżeli macie jakieś fajne polecajki takie serialowe z Netflixa, to też mi piszcie, bo musiałam jednak wykupić subskrypcję. $7 u nas kosztuje, tę najtańszą sobie wzięłam, bo nie potrzebuję, to tylko wiecie, na miesiąc będę miała, ale jeżeli macie jakieś coś do polecenia, to piszcie, chętnie będę oglądała, ja się tutaj topię, włączam klimatyzację. Dla kogoś, kto by się w ogóle zastanawiał tutaj, co my tutaj w oknie mamy, to są klimatyzacje, które mamy i one bardzo dobrze działają. Wystarczy nam przeważnie tylko jedna w salonie, żeby chodziła non-stop, ale teraz tutaj gotuję i włączę. Ja się rozgadałam, Jurek już przed Scottem. Koniec, bo ja się topię. Nie chcę ja mi się... Ja też już nie mogę. Chcę włączyć klimę. Tak, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Macie tutaj ślicznego kotka. Miau. Trzymajcie się, buźka, pa! Bye. Do następnego.